Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro będziemy pod wpływem dwóch różnych układów barycznych. Układ niskiego ciśnienia ściągnie wilgotne powietrze i chmury, a wyż zapewni nam trochę słońca. I to będzie kolejny dzień z taką zmienną pogodą. Ładniej słonecznie będzie na północy i na zachodzie kraju, a na pozostałym obszarze po pogodnym poranku. W ciągu dnia popada słaby, przelotny deszcz. I będzie jeszcze dość chłodno, bo termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 10 stopni na Podkarpaciu do maksymalnie 16 na nizinie szczecińskiej. Popatrzmy teraz na szczegóły dla naszego regionu. Noc na Dolnym Śląsku z dużymi rozpogodzeniami i niewielkim zachmurzeniem, ale z porywistym wiatrem, obniżającym temperaturę odczuwalną i na termometrach od tylko 1 stopnia w Kłodzku do 4 w Legnicy i we Wrocławiu. Jutro pogodniej bez opadów. Co prawda na horyzoncie mogą pojawić się chmury kłębiaste i pierzaste, ale raczej nie przysłonią słońca i taka pogoda utrzyma się do końca dnia, a nasze termometry wskażą jutro od 11 stopni w Kłodzku i Wałbrzychu do 13 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie powoli będzie rosło i ostatecznie wyniesie 1008 hektopaskali. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, biometr obojętny i dobre warunki jazdy. Kolejne dni także pogodne, słoneczne i coraz cieplejsze. I teraz to już wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.